Podrozdział 4.2. Kategorie cen stosowane w rachunkowości. Stopień rozbieżności między rezultatami wyceny bilansowej a realną wartością poszczególnych aktywów i pasywów bywa różny, co jest spowodowane względnością pomiaru ekonomicznego. W celu ograniczenia rozbieżności w procesie wyceny bilansowej aktywów i pasywów konieczne jest stosowanie różnych cen, dostosowane do przedmiotu wyceny, konkretnej kategorii ekonomicznej będącej przedmiotem pomiaru. Dla zachowania jednakowych warunków wyceny w kolejnych okresach prowadzonej działalności konieczne jest dokładne zdefiniowanie treści i zakresu stosowanych cen. Do wyceny aktywów i pasywów wykorzystuje się myślnik cenę nabycia, myślnik koszt wytworzenia, myślnik cenę sprzedaży, myślnik cenę sprzedaży netto, myślnik wartość godziwą, myślnik skorygowaną cenę nabycia, myślnik wartość nominalną, myślnik kwotę wymaganej zapłaty. Koniec myślników. Zasadnicze znaczenie w prawidłowym ustaleniu wartości składników bilansowych mają także dodatkowe parametry wyceny, takie jak myślnik kurs waluty obcej, myślnik trwała utrata wartości. Koniec myślników. Cena nabycia obejmuje rysunek 4.1. Cena nabycia obejmuje punkt pierwszy, cenę zakupu składnika majątku, to jest kwotę należną sprzedającemu bez podatku VAT i podatku akcyzowego, jeżeli podlegają one odliczeniu. W przypadku importu cena nabycia obejmuje dodatkowo obciążenia o charakterze publiczno-prawnym. Punkt drugi. No może punkt drugi przeczytam po przeczytaniu rysunku. Cena, rysunek 4.1. Zasady ustalania ceny nabycia. Źródło, opracowanie własne. Rysunek 4.1. Cena zakupu w obrocie krajowym i wewnątrzwspólnotowym. Cena zakupu składnika majątku, którą stanowi kwota należna sprzedającemu bez podatku VAT i podatku akcyzowego, jeżeli podlegają one odliczeniu. Plus obciążenia o charakterze publiczno-prawnym w przypadku zakupu z importu, zakupów z importu. Cena zakupu w imporcie plus koszty bezpośrednio poniesione w związku z zakupem i przystosowaniem nabytego składnika majątku do stanu zdatnego do używania albo wprowadzania do obrotu. Minus rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia i odzyski. Plus koszty finansowania zewnętrznego w uzasadnionych przypadkach. Równa się cena nabycia. Koniec rysunku 4.1. Punkt drugi. W ramach ceny nabycia. Punkt drugi. Podwyższając cenę zakupu, koszty bezpośrednio poniesione w związku z zakupem i przystosowaniem nabytego składnika majątku do stanu zdatności do używania albo wprowadzenia do obrotu. Punkt trzeci. Rabaty,
opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski uzyskane w związku z dokonaną transakcją zakupu, obniżające cenę zakupu do poziomu kwoty faktycznie zapłaconej sprzedającemu za nabyty składnik majątku. Punkt czwarty. W uzasadnionych przypadkach koszty finansowania zewnętrznego. Koniec punktów. W przypadku importu cena zakupu składnika majątkowego lub usługi jest kwotą należną kontrahentowi zagranicznemu, wyrażoną w walucie obcej. W związku z tym, że księgi rachunkowe prowadzi się w Polsce w języku polskim i w walucie polskiej, istnieje konieczność przeliczenia tej kwoty na jej równowartość wyrażoną w walucie krajowej. W tym celu stosuje się obowiązujące kursy średnie walut obcych wyrażane w złotych ogłaszane przez Narodowy Bank Polski. Cenę zakupu w imporcie powiększają obciążenia o charakterze publiczno-prawnym, cło oraz podatek akcyzowy, objęty ceną zakupu lub naliczany przy imporcie. Kosztami bezpośrednio związanymi z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do używania względnie do wprowadzenia ich do obrotu są koszty transportu, załadunku i wyładunku, przeładunku, sortowania, ubezpieczenia i opłat, a także inne koszty poprzedzające użycie oraz przystosowanie składnika majątku do stanu zdatnego do używania. Do innych kosztów zalicza się m.in. koszty przerobu surowców i materiałów, koszty konfekcjonowania, pakowania, towarów oraz koszty składowania, jeżeli w wyniku procesu składowania zachodzą procesy np. fermentacji, dojrzewania, starzenia, warunkujące przydatność do użycia lub zbycia zakupionych aktywów. Koszty finansowania zewnętrznego są konsekwencją zaciągniętych wobec kontrahentów oraz banków zobowiązań, które są źródłami finansowania zakupów składników majątkowych. Są one zaliczane do ceny nabycia w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, środków trwałych w budowie oraz rzeczowych aktywów obrotowych, zapasów. O ich zaliczeniu do ceny nabycia decydują zasady wyceny obowiązujące w danym kraju. Koszty finansowania zewnętrznego mogą obejmować myślnik, koszty odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów, pożyczek lub zobowiązań handlowych, myślnik, koszty różnic kursowych, będące konsekwencją zobowiązań zaciąganych oraz spłacanych w walutach obcych i konieczności ich przeliczenia na walutę krajową. Koniec myślników. Do ceny nabycia nie zalicza się kosztów pośrednio związanych z zakupem przedmiotów lub ich przystosowaniem do używania, takich jak koszty utrzymania działu, zaopatrzenia czy koszty magazynowania. Kolejną kategorią ekonomiczną wykorzystywaną w wycenie jest koszt wytworzenia. Stosuje się go w wycenie produktów przeznaczonych do sprzedaży, zarówno produktów gotowych, jak i znajdujących się w toku wytwarzania oraz wytwarzanych na własne potrzeby, środki trwałe, materiały. Do kosztu wytworzenia zalicza się rysunek 4.2. Myślnik. Koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem produktu bądź środka trwałego. Myślnik. Uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem produktu lub środka trwałego. Myślnik. W uzasadnionych przypadkach
koszty finansowania zewnętrznego. Koniec myślników. Rysunek 4.2. Koszt wytworzenia produktu. Koszt wytworzenia produktu. Koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem. Uzasadniona część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem produktu. Koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem. Myślnik. Koszty zużycia materiałów bezpośrednich. Myślnik. Koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produktem. Myślnik. Inne koszty bezpośrednie poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich znajduje się w dniu wyceny. Koniec myślników. Uzasadniona część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem produktu. Myślnik. Zmienne pośrednie koszty wytworzenia produktu. Myślnik. Stałe koszty pośrednio produkcyjne odpowiadające poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Myślnik. Koszty finansowania zewnętrznego w uzasadnionych przypadkach. Koniec myślników. Koniec rysunku 4.2. Koszty bezpośrednie to koszty pozostające w bezpośrednim związku z produktem, na przykład wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia, do których zaliczyć można koszty wynagrodzeń bezpośrednich, zużycia narzędzi i oprzyrządowania specjalnego. Koszty bezpośrednie obejmują również inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakim znajduje się on w dniu wyceny, na przykład koszty usług obcych związanych z wynajęciem sprzętu technologicznego czy koszty obróbki obcej. Do kosztu wytworzenia produktu obok kosztów bezpośrednich zalicza się koszty pośrednie. Koszty pośrednie działalności produkcyjnej obejmują między innymi koszty utrzymania zdolności produkcyjnej maszyn i urządzeń oraz utrzymania zaplecza produkcyjnego. Przypisanie kosztów pośrednich produkcji do kosztów bezpośrednich następuje w ramach rachunku kalkulacyjnego. Do kosztu wytworzenia zalicza się myślnik. Zmienne pośrednie koszty produkcji, a więc te, które zmieniają się wraz z rozmiarami produkcji realizowanej przez jednostkę gospodarczą. Myślnik. Stałe pośrednie koszty produkcji, ale tylko i wyłącznie uzasadnione rozmiarami produkcji wyznaczonej na średnim poziomie, której uzyskania oczekuje jednostka gospodarcza w czasie kilku okresów lub sezonów, przy założeniu, że działalność gospodarcza będzie prowadzona w typowych warunkach. Koniec myślników. Do kosztu wytworzenia produktu nie zalicza się myślnik kosztów działania jednostki jako całości, kosztów zarządu, myślnik kosztów sprzedaży produktów, myślnik kosztów magazynowania wyrobów gotowych, myślnik nieuzasadnionej części stałych pośrednich kosztów produkcji. Koniec myślników. Wpływają one na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym je poniesiono. W przypadku uzasadnionych długotrwałym przygotowaniem produktu do sprzedaży bądź długim okresem jego wytwarzania, do kosztu wytworzenia można zaliczyć koszty finansowania zewnętrznego.
W innych przypadkach koszty finansowania zewnętrznego nie mają wpływu na ustalenie kosztu wytworzenia produktu. Ustalając koszt wytworzenia środków trwałych, które jednostka gospodarcza wykonała we własnym zakresie, koszty finansowania zewnętrznego uwzględnia się obowiązkowo za okres budowy środka trwałego, do czasu przyjęcia go do używania. Kolejnymi kategoriami cen stosowanymi w wycenie są cena sprzedaży oraz cena sprzedaży netto. Cena sprzedaży jest ceną rynkową, bez podatku od towarów i usług, możliwą do uzyskania ze sprzedaży na dany dzień, którą należałoby zapłacić za nabycie określonego przedmiotu lub prawa, uwzględniając jednocześnie stan i stopień zużycia oraz czas i miejsce postawienia przedmiotu transakcji do dyspozycji nabywającego. Cena sprzedaży jest zatem ceną pochodzącą z rynku o charakterze potencjalnym, która zostałaby zrealizowana w sytuacji, gdyby transakcja doszła do skutku. Cenę sprzedaży stosuje się do wyceny wówczas, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Ma to miejsce w przypadku bezpłatnego otrzymania lub darowizny składników majątkowych. Cena sprzedaży jest więc wykorzystywana do wyceny w związku z potrzebą wprowadzenia wskazanych składników do ksiąg rachunkowych. Cena sprzedaży jest podstawą do ustalenia ceny sprzedaży netto. Cena sprzedaży netto składnika aktywów obejmuje rysunek 4.3. Rysunek 4.3. Zasady ustalania ceny sprzedaży netto. Cena sprzedaży brutto, po której oferowane są na rynku towary i produkty, minus podatek od towarów i usług, minus podatek akcyzowy. Cena sprzedaży, minus rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia, minus koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży oraz doprowadzenia sprzedaży do skutku, plus należna dotacja przedmiotowa równa się cena sprzedaży netto. Koniec rysunku 4.3. Cena sprzedaży netto składnika aktywów obejmuje myślnik cenę sprzedaży możliwą do uzyskania na dzień bilansowy bez podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Myślnik pomniejszoną o rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia. Myślnik pomniejszoną o koszty związane z przystosowaniem składnika majątkowego do sprzedaży oraz koszty dokonania tej sprzedaży. Myślnik powiększoną o należną dotację przedmiotową. Koniec myślników. Cena sprzedaży netto, podobnie jak cena sprzedaży, pochodzi z rynku i ma potencjalny charakter. Cenę sprzedaży netto wykorzystuje się do wyceny prowadzonej na dzień bilansowy. Ustalając wartość bilansową aktywów przeznaczonych do sprzedaży, należy porównać ich wartość księgową opartą na cenie nabycia bądź koszcie wytworzenia z ceną sprzedaży netto. Tego typu postępowanie na dzień bilansowy pozwala stwierdzić, czy nakłady poniesione na uzyskanie aktywów przeznaczonych do sprzedaży zostaną odzyskane. Potwierdza to poziom ceny sprzedaży netto. Gdy cena sprzedaży netto jest niższa niż cena nabycia,
lub koszt wytworzenia aktywów przeznaczonych do sprzedaży, oznacza to, że w wyniku działania czynników rynkowych wartość tych aktywów uległa deprecjacji, a jednostka gospodarcza ponosi z tego tytułu koszty. Zatem cena sprzedaży netto służy do weryfikacji, urealnienia wartości księgowej aktywów przeznaczonych do sprzedaży. Urealnienie wartości aktywów jest niezbędne, jeśli następuje ich deprecjacja. Specyficzną kategorią ceny wykorzystywanej do ustalenia wartości aktywów jest wartość godziwa, podrozdział 4.4. Wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik majątku mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą może odzwierciedlać cena sprzedaży pochodząca z rynku. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wartości aktywów za pomocą cen sprzedaży, należy ją określić szacunkowo we własnym zakresie lub przy pomocy rzeczoznawców. Skorygowana cena nabycia jest stosowana do wyceny aktywów i zobowiązań o charakterze finansowym, takich jak udzielone pożyczki czy zaciągnięte zobowiązania finansowe. Wprowadzenie do wyceny skorygowanej ceny nabycia związane jest z różnymi poziomami dyspozycyjności pieniądza. W zależności od czasu, w którym jednostka ma dostęp do pieniądza, jego wartość jest różna. Chodzi tu nie o wartość nominalną, ale o wartość realną pieniądza. Pieniądz znajdujący się w dyspozycji jednostki gospodarczej ma dla niej najwyższą wartość realną, ponieważ może zostać natychmiast zaangażowany w transakcje gospodarcze, które przyniosą określone zyski, bądź może zostać wykorzystany w celach konsumpcyjnych, na przykład na wypłatę dywidend. Pieniądz, do którego dostęp jest odroczony w czasie, jest w bieżącym okresie pozbawiony płynności, ponieważ nie można go wykorzystać. Zatem bieżąca jego wartość jest tym niższa, im dłuższy okres czasu musi upłynąć, zanim jednostka gospodarcza uzyska możliwość dowolnego nim dysponowania. Zmiany wartości pieniądza uzależnione od upływu czasu powinny zostać uwzględnione w wycenie przeprowadzanej na dzień bilansowy. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu rachunku dyskontowego. Stopa dyskontowa pozwala w sposób szacunkowy wyrazić bieżącą wartość aktywów oraz zobowiązań o charakterze finansowym z uwzględnieniem czynnika czasu. Przez skorygowaną cenę nabycia rozumie się początkową cenę nabycia, po jakiej aktywa lub zobowiązania finansowe wyceniono w momencie wprowadzania ich po raz pierwszy do ksiąg rachunkowych, pomniejszoną o spłaty ich wartości nominalnej oraz powiększoną lub pomniejszoną o oczekiwany strumień przyszłych płatności pieniężnych wynikających z posiadania aktywów lub zobowiązań finansowych. Przyszłe przepływy pieniężne mogą zostać spowodowane na przykład spłatą rat, wykupem papieru wartościowego o charakterze pożyczkowym przez emitenta. Strumień przyszłych płatności pieniężnych jest zdyskontowany do bieżącej wartości na dzień bilansowy za pomocą efektywnej stopy procentowej. Efektywna stopa procentowa to wewnętrzna stopa zwrotu składnika aktywów lub zobowiązania finansowego za dany okres. Przeprowadzając wycenę aktywów i pasywów, w określonych wypadkach stosuje się wartość nominalną. Wartość nominalną wyrażają kwoty pieniężne uwidocznione na dokumentach
potwierdzających wykonanie określonych czynności prawnych. Wartość ta jest uwidoczniona m.in. na banknotach i monetach, wystawionych czekach i wekslach, papierach wartościowych, w umowach potwierdzających utworzenie jednostek gospodarczych i wniesienie kapitału przez wspólników. Ze względu na przyjęte w rachunkowości zasady wyceny, wartość nominalna w wąskim zakresie wyraża w bezpośredni sposób wartość składników bilansowych. Najczęściej stosuje się ją do wyceny środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji jednostki gospodarczej, jej kapitałów własnych oraz rozrachunków z tytułu dostaw i usług z chwilą ich powstania. Kwoty wymaganej zapłaty mają zastosowanie w wycenie na dzień bilansowy rozrachunków z tytułu dostaw i usług. Kwota wymaganej zapłaty wyraża wartość należności, której zapłaty oczekuje wierzyciel, albo inaczej wartość zobowiązania, które powinien zapłacić dłużnik. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług są wynikiem udzielania przez wierzyciela dłużnikowi kredytu kupieckiego na określony czas. Niespłacenie kredytu kupieckiego w określonym umową czasie może skutkować roszczeniami wierzyciela o zapłatę odsetek. Jeżeli wierzyciel zgodnie z umową lub przepisami prawa żąda zapłaty odsetek od dłużnika, to kwota nominalna rozrachunku jest powiększona o należne wierzycielowi odsetki. W związku z tym kwota wymaganej zapłaty może odzwierciedlać wartość nominalną rozrachunku, jeżeli wierzyciel nie rości w stosunku do dłużnika o odsetki za zwłokę w zapłacie, lub wartość nominalną rozrachunku powiększoną o odsetki, jeżeli takie roszczenie ma miejsce. Na poprawność wyceny aktywów, pasywów, przychodów i zysków oraz kosztów i strat wpływają także kursy walutowe. Wykorzystuje się je wówczas, gdy jednostka gospodarcza wykonuje transakcje gospodarcze w walutach obcych. Wykonanie transakcji gospodarczych w walutach obcych powoduje, że skutki zdarzeń gospodarczych, w tym operacji gospodarczych, w celu ich ujęcia w księgach rachunkowych, a w konsekwencji w sprawozdaniach finansowych, muszą zostać przeliczone na walutę krajową. Do wyceny zdarzeń gospodarczych, w tym operacji gospodarczych, wykorzystuje się kursy walutowe w złotych, kursy kupna oraz sprzedaży, ustalane przez banki komercyjne wykonujące rozliczenia pieniężne w imieniu jednostek gospodarczych lub średnie kursy walutowe w złotych ogłaszane przez NBP. Szczególne znaczenie w wycenie bilansowej aktywów ma trwała utrata wartości, która jako kategoria wyceny występuje, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znacznej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Identyfikacja trwałej utraty wartości aktywów jest możliwa dzięki przeprowadzeniu odpowiednich szacunków opartych na informacjach pochodzących ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych. W tym celu jednostka gospodarcza powinna przeanalizować i ocenić, czy myślnik wystąpił spadek wartości rynkowej konkretnego składnika aktywów w ciągu danego okresu. Myślnik wystąpiły lub wystąpią w dalekiej przyszłości niekorzystne zmiany o charakterze technologicznym, rynkowym, gospodarczym lub prawnym. Myślnik wystąpiły lub prawdopodobnie wystąpią niekorzystne zmiany dotyczące zakresu i sposobu użytkowania danego składnika aktywów. Myślnik nastąpiła utrata wartości danego składnika aktywów z tytułu jego fizycznego uszkodzenia. Koniec myślników.
W przypadku stwierdzenia w trakcie wyceny bilansowej, że istnieją przesłanki, iż mogła nastąpić trwała utrata wartości aktywów, należy oszacować ich wartość ekonomiczną lub wartość użytkową. Wartość ekonomiczna odpowiada cenie sprzedaży netto składnika aktywów lub jego wartości użytkowej w zależności od tego, która z nich jest wyższa. Wartość użytkowa jest bieżącą, szacunkową wartością przyszłych przepływów środków pieniężnych, których oczekuje się z tytułu dalszego użytkowania składnika aktywów oraz jego likwidacji na zakończenie okresu użytkowania. Jeżeli wartość ekonomiczna danego składnika aktywów jest niższa od jego wartości księgowej, należy dokonać odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości.